rydzę na maśle, bo lubię się inspirować kuchnią góralską, polską kuchnią góralską. A to jest w sumie z tamtych regionów przysmak. Jest kilka gatunków mleczai w Polsce. Mleczai właśnie grzybów, od których wzięła się nazwa rydz i o których dzisiaj będę mówił. Różnią się one tym, gdzie rosną, pod jakimi drzewami najprościej mówiąc. Rosną pod świerkami, pod jodłami, pod bukami, pod sosnami. I stąd też biorą się ich nazwy, czyli mleczaj świerkowy, jodłowy, bukowy. To są takie najpopularniejsze gatunki. Mleczaj sosnowy, czyli mleczaj rydz. Popularnie nazywany, uproszczony rydzem. I ja najbardziej cenię sobie rydze właśnie, mleczaje sosnowe, bo to one mają najlepszy smak. Mleczaje świerkowe, jodłowe też są dobre, natomiast są lekko już gorzkie. Mleczaje, które rosną w bukach, są już mocno gorzkie, nie nadają się za bardzo do gotowania. Natomiast u nas, na naszym terenie, przeważają lasy sosnowe, więc najwięcej, chcąc nie chcąc, jest tych najlepszych mleczai sosnowych, rydzy. I to właśnie z tych cudownych grzybów dzisiaj ugotuję potrawę, przekąskę. Będą to rydze duszone na maśle z cebulą, macierzanką, z chlebkiem kminkowym, którego piekę na kamieniu. Pomysł na chlebki kminkowe jest prosty. Zrobię je z najprostszego ciasta drożdżowego, które będzie się składało z mąki, mleka, które sobie zagrzeję przy ognisku, troszeczkę masła jako tłuszcz, cukru, soli i kminku. Zagniotę to wszystko, nie będę czekał, aż on wyrośnie, tylko postaram się od razu je upiec na rozgrzanym w ognisku kamieniu. Jeśli to nie wyjdzie, mam plan B, zrobimy to na suchej patelni. Do moich rydzy dodam macierzankę, która rośnie w tym lesie, jest jej pełno, więc rośnie także obok rydzy właśnie. Stąd pomysł na połączenie tych smaków. Kolejną ważną rzeczą w tym, aby dobrze przesmażyć grzyby, jest to, aby grzybów wcześniej nie myć, tylko oczyścić je pędzelkiem lub sprzężonym powietrzem. A trzecią, najistotniejszą rzeczą jest temperatura. Grzyby nie mogą się delikatnie smażyć, trzeba dać pełny ogień, w tym przypadku akurat u mnie jest to ogień żywy, ale na kuchence trzeba rozpalić gaz na full i grzyby smażyć mocno i szybko, żeby cała woda w nich zawarta odparowała.
Kiedy mamy dobry, sezonowy, charakterystyczny produkt, który ma jakiś swój ciekawy smak lub aromat, tak jak właśnie rydze, nie warto kombinować, nie warto przesadzać z dodatkami, z przyprawami. Warto pójść w prostą stronę, w prostotę i przygotować go jak najprościej się da. Moim zdaniem tak właśnie potraktowaliśmy dzisiaj te rydze i są one w swojej najlepszej i najczystszej formie podane, czyli po prostu uduszone na maśle.